Ogromnym wyzwaniem jest rzeczywiście spadek finansowania, natomiast ogromną możliwością, która jest w Polsce, to jest zaangażowanie się dużych międzynarodowych i polskich korporacji, które mają swoje fundacje korporacyjne, które do tej pory naprawdę uczyniły ogromną, dużą ilość pomocy dla uchodźców z Ukrainy. W tych warunkach, aby umożliwić kontynuację tej pomocy, skupienie tej pomocy na priorytetowych potrzebach i projektach, PCPM na prośbę i w koordynacji z innymi polskimi organizacjami pozarządowymi uruchamia Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych, czyli fundusz, który pozwolił na skupienie pomocy od darczyńców korporacyjnych, od fundacji, od różnych osób i instytucji, które by chciały cały czas wspierać pomoc dla uchodźców w Polsce na najbardziej priorytetowych potrzebach i projektach. Jest PCPM jako operator funduszu będzie ogłaszać konkursy dla uchodźców, konkursy dotacyjne, konkursy grantowe, które pozwolą na finansowanie działań polskich organizacji pozarządowych w 6 obszarach tematycznych. Są to obszary związane z poprawą warunków zakwaterowania dla uchodźców, warunków życia, z poprawą dostępu dzieci do edukacji w polskich szkołach, wsparcia w wyprowadzce uchodźców z tytułu zbiorowego zakwaterowania, czy wsparcia w wyprowadzce osób z tych miast, gdzie życie jest najdroższe, do tych miejscowości, gdzie mając ograniczone zasoby finansowe, uchodźcy mogliby dalej być w Polsce do momentu, kiedy będą mogli bezpiecznie i dobrowolnie powrócić na Ukrainę.